Cześć, więc przejdźmy od razu do rzeczy. Czy te wszystkie szkoły, książki, porady, uwodzenia, czy one naprawdę działają? Ponieważ jeżeli spojrzymy na wyszukiwarkę YouTube'a i nawet spojrzymy na mój kanał i najpopularniejsze filmiki, no to oprócz tego, jak wygrać każdą bójkę, którym nawet nie mówię, jak faktycznie się bić, no to najpopularniejsze filmiki są właśnie na temat uwodzenia. Też między innymi dlatego czasu do czasu lubię nagrać filmik na ten temat, mimo że już powiedziałem wszystko, co chyba można powiedzieć. Niemniej jednak, to pytanie cały czas siedzi mi w głowie, ponieważ widzę te wszystkie książki o uwodzeniu, jak poderwać kobiety, nowe kanały na YouTubie powstają, z czym nie ma nic złego oczywiście, nowa perspektywa zawsze się przyda, ale są jakieś specjalne kursy, były jakieś specjalne magiczne kursy, jak poderwać dziewczynę, jak uwieść dziewczynę, jak nie wiadomo co jeszcze zrobić. Więc pytanie brzmi, czy to wszystko działa, czy te wszystkie metody, magiczne metody, patrz się w tym kierunku, zrób to, uśmiechnij się wtedy, uśmiechnij się tylko 30 stopni od północnej gwiazdy, czy to wszystko działa? Więc będąc z Wami w zupełności szczerym, te wszystkie sztuczki typu patrz na jej buty, później spójrz na jej włosy i zrób nie wiadomo co jeszcze, albo kiedy ona jest przy barze, podejdź do niej i zacznij od obelgi, albo skomplementuj jej buty, albo skomplementuj jej od razu torebkę, albo skomplementuj jej włosy, lub w ogóle nie komplementuj i komplementuj siebie i później obróć kota ogonem, nie wiadomo co jeszcze. Wiadomo o jakich sztuczkach mówimy i mam nadzieję, że ja kiedyś takiej rzeczy nie powiedziałem, niemniej jednak uważam, że to w większości przypadków nie działa. Jedyny moment, kiedy zadziała, jest taki, kiedy robisz to specjalnie po to, żeby ją tym rozśmieszyć, ponieważ ona wie, że to jest banalne i praktycznie głupie. To jest chyba jedyny moment, kiedy faktycznie może to zadziałać, aby przełamać lody. Jeżeli robisz to na serio, z intencją, że ona faktycznie w ogóle się zmyli, nie wiadomo co jeszcze, nie. Niestety tak to nie wygląda. Kobiety są sprytniejsze niż Wam się może wydawać, ponieważ one już o tym słyszały. Dobra, znacie już moje zdanie. Generalnie takie coś nie działa, ale by było nie fair, gdybym Wam nie powiedział, co działa lub co faktycznie się liczy. Więc moim zdaniem liczy się parę tutaj czynników. Po pierwsze, doświadczenie i poczucie własnej pewności siebie. Jakby czujemy się komfortowo rozmawiając z innymi osobami, zwłaszcza z dziewczyną, która nam się podoba, lub z chłopakiem, który nam się podoba, lub z kimkolwiek, kto nam się podoba oczywiście. I mam tutaj na myśli to, że traktujemy się jak równy z równym. Oczywiście jest to osoba, która jest dla nas atrakcyjna i jest to bardzo, bardzo istotne, ponieważ my też po części musimy być atrakcyjni dla tej osoby, niekoniecznie pod względem wyglądu, ale pod względem tego chociaż co mówimy i jak się prezentujemy, ponieważ pamiętajcie, jeżeli zaczniecie tutaj wymyślać, że ja nie jestem przystojny i tak dalej, jest wiele osób, które nie możemy nazwać lub nie możemy wsadzić do kategorii przystojny, a jakoś sobie radzą, ponieważ mają prezencję, pewność siebie i potrafią się zachować w danej oczywiście sytuacji. Więc według mnie bardzo to jest istotne, a to też przychodzi z doświadczeniem. Czujemy się komfortowo w niektórych sytuacjach, co za tym idzie, jesteśmy się w stanie zachować lepiej, spokojniej, bez takiej nerwicy, bez takiej potrzeby lub obowiązku udowodnienia, że jestem super, lub zaimponowania tej osobie na siłę. O to mi tutaj chodzi, więc to będzie bardzo, bardzo istotne. Więc skąd się bierze to doświadczenie? Oczywiście z naszych czynów i z sytuacji, w których braliśmy udział, ponieważ wiele razy Wam nie wyjdzie. Niestety to jest to, przed tym się bronicie. Czytacie wszystkie książki lub wszystkie porady, aby wyszło od razu. Czasami po prostu nie wychodzi, co oczywiście nie możemy traktować jako największą porażkę świata, ponieważ może wyjść z wielu różnych powodów, niekoniecznie z Twojej winy, o czym już wiele razy Wam mówiłem. Więc może wyjść nie z Twojej winy, więc musisz po prostu pozbierać się i iść dalej i spróbować jeszcze raz i wyciągnąć jakieś wnioski. Więc tak budujesz doświadczenie, co za tym idzie, udaje Ci się zrobić coś troszeczkę lepiej następnym razem. Następna sprawa, co jest według mnie bardzo, bardzo istotne, to jest doświadczenie nie tyle co nasze, ale innych osób. I to jest ta smutniejsza część tego filmiku, ponieważ zdaję sobie sprawę, że wielu z nas nie ma takiego autorytetu, nie ma na przykład ojca, z którym możemy pogadać na te tematy. Ja miałem na tyle szczęście, że ja miałem tatę, który mi wszystko tłumaczył, który sam przedstawiał mi pierwsze moje dziewczyny, który sam mnie popychał do tych dziewczyn. Dosłownie, ja nie chciałem, byłem, wstydziłem się, ale dosłownie wrzucał mnie na głęboką wodę od razu. Tak, nie uczył mnie pływać, wrzucał mnie na głęboką wodę, powiedział rób to, rób to, rób to. Niekoniecznie go słuchałem, oczywiście później to wychodziło, że mogłem go posłuchać, byłoby trochę lepiej i tak dalej. Później zbudowałem moje własne doświadczenie i widziałem, jak się zachować w poszczególnych sytuacjach. Jednak jego podejście, jego doświadczenie, jego pewność siebie po prostu została we mnie wbita z różnymi sytuacjami, z opowieściami i z samym faktem, że po prostu wrzucał mnie na głęboką wodę i był w stanie wytłumaczyć mi, co mniej więcej mam robić lub co poszło nie tak. Jednak zdaję sobie sprawę, że wielu z Was nie ma starszego brata, kuzyna, kumpla czy ojca, który Wam to wytłumaczy.
i niestety później jesteśmy w kropce, nie mamy jak w ogóle zdobyć tego doświadczenia, boimy się cokolwiek zrobić, no i czujemy się po prostu zamknięci w sobie. Więc mam pewne rozwiązanie dla Was, o którym wspomnę na samym końcu, ponieważ rozmowa z innymi osobami, które przeżyły tę sytuację, może być dla Was pomocna i to niekoniecznie jest sprzedawanie Wam jakichś tanich sztuczek na to, jak poderwać dziewczynę, tylko faktycznie dzielenie się różnymi sytuacjami i też pokazanie, że czasami po prostu nie wychodzi lub czasami wychodzi i dlaczego wychodzi. I to jest według mnie istotne w relacjach damsko-męskich czy w relacjach generalnie międzyludzkich. Dobra, ale zanim przejdę do tego, co chcę Wam zaproponować, powiem Wam jeszcze o trzech rzeczach, które nie działają. Po pierwsze, arogancja. Widzę to w wiadomościach, które piszecie czasami do mnie z prośbą o radę i niektóre mi się uda faktycznie przeczytać i odpisać. Nie wszystkie oczywiście, bo jest ich bardzo dużo, ale niektórzy z Was po prostu próbują się arogancko zachować. Może nie macie aroganckiej takiej natury i charakteru, ale próbujecie się arogancko zachować, aby po prostu postawić na swoim i przykładowo umówić się z tą dziewczyną na kawę, która przykładowo oczywiście Wam odmówiła z różnych powodów. I wtedy zaczyna się ta arogancja, że co ty myślisz, że ja chcę się z tą umówić na kawę, bo co, chcecie poderwać, czy co? No co, że masz chłopaka, to nie znaczy, że ja chcę cię poderwać i tak dalej, i tak dalej. Aroganckie podejście nigdy nie działa. Ja wiem, że niektóre poradniki radzą coś takiego, jednak moim zdaniem 99,999% przypadków to nie zadziała, przynajmniej na dziewczynie, którą ja bym uznał za spoko. Następna rzecz to jest brak cierpliwości i od razu przejdźmy do trzeciej rzeczy, czyli panika, i połączmy to w jedno. Mam tutaj na myśli to, że powiedzmy, że jakaś dziewczyna Wam się podoba i nie macie tego podejścia, będzie co będzie, zobaczymy, typu, no dobra, rozwiniemy relację, może będziemy razem, może to będzie przygoda, może nic z tego nie będzie, po prostu zobaczymy jak jest, na razie się fajnie gada. Więc wielu z Was nie ma tego podejścia. Wielu z Was ma takie podejście. Podoba mi się ta dziewczyna, będzie moją żoną i zostaniemy ze sobą na zawsze. I chyba, bądźmy szczerzy, przyznaj się, na bank miałeś takie podejście, kiedy poznajesz jakąś dziewczynę lub teraz masz taką dziewczynę, która ci się bardzo podoba i masz właśnie takie podejście, że to jest ta jedyna, to jest ta dziewczyna, którą ja chcę być na zawsze, już ją kocham i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc już zaczynacie panikować, no nie jesteście cierpliwi w tej całej, w budowaniu tej relacji, bo kto wie, może się okaże, że ona nie jest tak fajna, jak Wam się wydaje, może znacie ją za krótko, może musicie spędzić ze sobą więcej czasu, może musicie zbudować trochę więcej relacji, zanim w ogóle ona się z Tobą na przykład umówi na kawę. Więc brakuje Wam tej cierpliwości, brakuje Wam tego, bądźmy szczerzy, że nie przejmujecie się tym, czy wyjdzie, czy nie, po prostu kontynuujecie tą relację i budujecie ją i po prostu czekacie lub patrzycie, w którym kierunku to wszystko pójdzie. Jeżeli chodzi o panikę, no to panikujecie przykładowo, że Wam nie odpisze za jakiś czas lub panikujecie, że się do Was nie odzywa przez jeden albo dwa dni, mimo że Wasza relacja nie jest na takim poziomie, że możecie tego oczekiwać. I niestety wielu z Was już panikuje, jak ona się nie odpisze po tym, jak napisze ZW lub zaraz wracam i nie odpisała po godzinie. Więc to jest też ten błąd numer jeden, że zaczynacie panikować i później ta panika przeradza się lub wychodzi w Waszych rozmowach. Dobra, przejdźmy do tej rzeczy, o której chciałem wspomnieć, a propos doświadczenia, a propos rozmowy z innymi osobami, dzielenia się doświadczeniem i budowaniu tych relacji międzyludzkich. Chciałbym Wam zaproponować uczestnictwo w Warsaw Summit. Jest to jakby takie szkolenie parodniowe właśnie z rozmowy z kobietami, relacji damsko-męskich i generalnie relacji międzyludzkich. Po prostu mówią tam osoby z doświadczeniem, wyrażają swoją opinię na różne tematy, jesteście w stanie przeanalizować wszystkie za i przeciw, omówić to wszystko, spędzić czas w miłym towarzystwie i po prostu wyjść z dawką doświadczenia. I według mnie to się liczy, to się bardzo liczy, jeżeli chcemy po prostu nauczyć się komunikacji z innymi osobami, co za tym idzie, komunikacji właśnie z dziewczynami, zwłaszcza z tymi, które nam się podobają, więc linki i wszystkie informacje macie na dole w opisie, jeżeli Was interesuje takie wydarzenie, ja Was oczywiście zachęcam. Więc to wszystko w tym filmiku. Moje zdanie jest takie, że większość tych porad magicznych, oczywiście porad z kosmosu, dosłownie nie działa. Liczy się doświadczenie i indywidualne podejście do danej sytuacji, ponieważ jedna dziewczyna może po trzech zdaniach rzucić Ci się w ramionach, inna wymaga po prostu troszeczkę cierpliwości, innego podejścia. To też zależy od Ciebie, od Twojego humoru, od Twojego dnia, od Twojego aktualnego gustu i jej aktualnego gustu, który się może zmienić za rok, albo za dwa, albo za trzy lata. Więc naprawdę wiele rzeczy jest tutaj zmiennych. To wszystko z mojej strony, mam nadzieję, że filmik się podobał. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!